No, wreszcie. Witam was bardzo oficjalnie. Ja nazywam się... Podam. Maciej Makuła. I ten... kopnął mi dzisiaj zaszczyt zapoznania się z tak zwanym remake'iem gry Fable. To jest Fable wydany z okazji 10. rocznicy. Z tego co widzę, jest na razie wydany tylko na Xboxa. To sobie zapiszę nawet grę, żeby nie było obciachu. I to jest tytuł kontrowersyjny z wielu względów. Tak więc, nie wiem, bo to jest nagrywane na żywo, nie będziemy tego ukrywać. Ja sobie wezmę tutaj questa, jeśli mi się znowu uda do niego dotrzeć. A mi się udało. I w międzyczasie powiem, co mi się nie podobało zawsze z tą grą. W tej grze właściwie, żeby to było bardziej po polsku. Muszę iść tutaj i zabić jakieś zwierzęta. Z 1000 troli czy czegoś takiego. No to dobrze. No to wio. W takim razie. Tu chyba jest jakieś teleportopodobne dziwactwo, a jak nie, to jest wyjście. Więc Fable, to jest gra, jedna z pierwszych gier Petera Pompidou, jak odszedł z Bullfroga. Nie jestem pewien nawet, nie, to chyba było już zrobione po tym. Odszedł z Bullfroga, potem zaczął robić Black and White'y. Following the gold markers on your map will lead you to your quest objective. A potem dołączył do Microsoftu. Jeśli teraz wam się wydaje, że opowiada bzdury, to bzdury, jakie opowiadało o tej grze, były po prostu makabryczne. To miało być tak, że jak się zetnie drzewko, kiedy się będzie... Boże, sorry, nudzą ci goście niestety. To było tak... że to miał być symulator wszystkiego, a wyszedł typowy RPG i to dosyć ograniczony, ale słodki. Idę, spoko. Dlaczego nie gram kobietą? A właśnie skopałem. Czy można w tej grze grać kobietą? Chyba można. Szczerze nie pamiętam, jak się robiło, że się wybierało kobietę. O, pierwszy quest. Więc cytując Marię, pszczoły mnie biją i muszę zabić pszczoły. To jest takie typowe do bólu RPG. Wszystko tu zginie i będzie słodko. Tyle. Zabijamy, dostajemy punkt doświadczenia, levelujemy postać. O, jeszcze jest pszczoła bossa w ogóle. Chodź tu, pszczoło. Dobrze, tak, leczenie jest stronie w banie. I uwaga, sukces. Dobra, no nie trzeba tłumaczyć, że gra jest typowo bajkowa, bardzo lekka i przyjemna. Plus jest to największa bzdura, za którą nie lubiłem Pompidou. To znaczy, jak pamiętam tą prezentację, ją można znaleźć w sieci. Prezentację Fable jeszcze na Xboxa pierwszego tego pierwszego, zanim powstał. To była chyba pierwsza impreza X... To się nazywało Xbox...
Xbox coś tam, Xbox sranie w banie. W każdym razie on tam opowiadał, że bohater będzie się rozwijał przez długie lata. Kiedy jako dziecko zetniemy drzewo, to to drzewo potem nie urośnie, jak nadepniemy na trawkę, to nie powstanie las i tak dalej. Nic z tego nie wyszło. Koleś potwornie ściemniał. I wyszła gra, która wielu rozczarowała, natomiast powstało też wielu fanów. Ja byłem tymi, których rozczarowało i nie grałem w nią zbyt wiele, licząc na to, że gość się poprawi. Tymczasem okazało się koniec końców, że to była tak najlepsza część z serii, bo potem leciało to trochę w dół. Dwójka była grywalna, a o trójce słyszałem tyle złego, że odpuściłem. Nie wiem, tak on tak strasznie zaczął kombinować pod publiczkę. To znaczy, to widać teraz w ostatnich produkcjach Pompidou. Ostatnich, na przykład Godusa, gdzie zrobił po prostu Farmville na bazie swoich gier God Game'ów, czyli tak gier boskich. Teraz tak, rozwój postaci. To są menusy, tu są skille i staty. Tu był taki bajer, że wielkie wybory moralne, które strasznie chwalił, wyglądały tak, że albo się podpalało sierociniec, albo się kupowało dzieciom zabawki. I albo się było demonem totalnym, albo człowiekiem złym. Nawet nie było trzeciej opcji neutrala. No i tyle. No i to jest strasznie słodka gierka. Rozwój jest sympatyczny, bo... Znaczy on rozwój też opowiadał, że miało być cuda. Teraz mam jakiś kapelusz? Nie mam. Ponieważ miało to wyglądać tak, że... nie wiem, będą nam rosły mięśnie w ramach postępu, etc., etc. Nic z tego nie wyszło. No, gra jest słodka. Pytanie teraz brzmi. Remake ukazuje się w momencie, kiedy mamy już nowe konsole. Co tu za ludzie chcą w ogóle? Czyżby quest? You must be able to get rid of him somehow. Czy to jest ten buliarz, który nudzi naszego żebraka? Look at this filthy pile of rags. He really expects people to give him gold. Great. Try belching at him. It's just so funny. No i wybór jest, albo przegonić tego łebka, albo pomóc żebrakowi, no i jeden z drobnych tych. To były takie pierdoły jak na przykład, zaraz, czy uda mi się opanować, jest, są ekspresje, mam 7 ekspresji, czyli różnych tam wyrażenia siebie, są tak, socjalne, skradanie się, zobaczmy socjalne, mogę się śmiać, to było chyba najbardziej ikoniczne, ikoniczne oddziaływanie, pierdzenie. Przyporządkujemy to, powiedzmy tu. Go on, try anything. Just get rid of this ruffian, please. I zobaczymy, jak zareaguje, kiedy z nim porozmawiamy w ten sposób. You little snot. Ah, you're as bad as that stinking beggar. I'm out of here. Ha ha ha! Funniest thing I've seen in years. You've earned my thanks, hero. I'm sure you'll make many friends in your travels. Perhaps we'll meet again, hero. No i tym samym żul poszedł programować za 10 tysięcy miesięcznie. No tyle. Gra miała dużo wad. Nie można było przejść przez płotki, to poprawili w dwójce. W każdym razie jest. Jest słodka. Jest bardzo grywalna. Ja się przyznam szczerze, myślałem, że to będzie potworna kupa. Tymczasem, jak widać, całkiem znośnie się w to pyka. Ja ją rozdam jakoś, bo nie będę w nią grał. W swoje już wygrałem, natomiast jakoś wymyślę sposób, jak ktoś ma Xboxa i będzie ją chciał, to prawdopodobnie, realnie, rozdam ją w Poznaniu. Tak jak ostatnio rozdałem Crysisy bodajże. Czyli jak ktoś tam się pojawi i ten... i przypomni, to mu to dam i to wszystko. Coś tam pyta, co tam? Jest coś nowego w Space Engineers? Jak nie mam Xboxa, to mogę dostać? No, po co ci to? Trzeba mieć dwie rzeczy. Musisz być fanem. Nie wiem, jakoś wymyślę. Co tu się dzieje w ogóle? Oh, hello. You must be the kid Maze is always talking about. Can't imagine what he sees in you. Still, I suppose Maze knows best.
But where are my manners? I'm Briar Rose. No doubt you've heard of me. No time for autographs, I'm afraid. I have to get to Knothole Glade for an important mission. Speaking of which, if you came for a quest card, all the best ones have gone already. I'm sure the guild can find you something to do, though. I hear the kitchens need cleaning. No i z tego co pamiętam, to rozwijało się nasze punkty doświadczenia czy umiejętności w gildii. Więc awansowanie wyglądało, nie wiem, bardzo to przypominało takiego upłynnionego gotika, tak szczerze mówiąc, chociaż pewnie się narażę wielu osobom. Co by tu pocisnąć? Doświadczenie, poziomy fizyczne, poziom zdrowia. Ja tutaj lazłem w prędkość i celność. Zrobię z niego łucznika na przykład. Etc. No gra ma wszystko, co jest przyjemne w RPG-ach. Nie wiem, jak macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tej gry, bo podejrzewam, że tak można się bawić przez długie godziny. Ona jest przyjemna. Niestety, z bólem przyznaję, że coś w niej jednak jest. Pompidou wtedy, mimo że robił, odwalał fuszerkę, to jednak sprawiał, że ludzie się dobrze bawili przy Fable. No, grono fanów to pokazuje. Tak, nie będę w to grał jakoś. Tym, że Gothic to mroczne fantazy. No, ale mówię o systemie walki i rozwoju chociażby. Tam też były gildie i tak dalej. Tak, tak ładnie opowiadasz. Błagam litości. Wiem, że nienawidzicie tego materiału, bo a, jest na Xboxa tylko i wyłącznie. Sam jakoś ostatnio w ogóle ten... Nie wiem, nie przepadam z tym Xboxem. A dwa to co? Nie wychodzi na pecety, czyli cebulactwo się denerwuje. Tyle. No. No więc tyle, no Gothic. Wyszedł, działa. Aha, jest ważna sprawa. Jest takie coś, jak ten Xbox Smart Glass, że można sobie podłączyć tableta pod Xboxa. I to jest strasznie niedorobione. Raz, że jest wolne. Dwa, że ma ze sobą problemy. Wolne to znaczy zmula absolutnie urządzenie. Ogólnie nie jestem z tego zadowolony. No. Ktoś pyta, skąd mam dostęp do Banished? Gothic to najlepsze RPG. No teraz action RPG, nie RPG. No i tyle. I tak sobie teraz będę chodził, zabijał pszczoły, przygotowawszy łuk. To pewnie też był jakiś quest, ale oczywiście nie wybrałem go, więc... Więc nic z tego nie wynika. Czekaj, tylko, czekaj, tylko podaj odpowiedź. Jaką odpowiedź? O to zapytałem. W jakie było pytanie? Ktoś tam pyta, czy zagram w Project Zomboid. Czekam, aż wyjdzie ta wersja z multikiem, bo potem takie coś nadchodzi. I wtedy bardzo chętnie. No i pszczoły tutaj giną. Czy może to są te? Wasp to są właściwie te. Jak się te wieśniackie paskudne złe nazywały rzeczy? Nie pszczoły, tylko szerszenie, o. Chociaż nie, szerszeń to jest wasp? Nie. To jest chyba osa. Wrony, tak. Wrony słodkowodne. A jak jest szerszeń? Teraz wyleciało mi. Hornet, właśnie. No, więc Fable. Czekaj, coś się pojawiło tutaj ciekawego. Jakieś multiki. Są jakieś gamer score, wiadomo, pierdoły. Achievementy. Ogólnie rzecz biorąc tyle. Zapisuję. I na razie żegnam się z tą grą. Jest do rozdania. Papaty.